Dobry wieczór, szczęść Boże, ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Rewolucja w niemieckim kościele. 125 pracowników tamtejszych diecezji i parafii dokonało tak zwanego coming outu, czyli publicznego przyznania się do orientacji innej niż heteroseksualna. W grupie znaleźli się m.in. księża, diakoni i katecheci. Mają konkretne żądania wobec niemieckiego kościoła katolickiego, a część hierarchów popiera całą akcję. Jednocześnie papież emerytowany, papież Benedykt XVI, oskarżany jest w Niemczech o tuszowanie pedofilii w czasie, kiedy był arcybiskupem Monachium. O tym, czy te zarzuty są słuszne i czy obie sprawy coś ze sobą wiąże, porozmawiam z publicystą naszego dziennika, z Sebastianem Karczewskim. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Zacznijmy od oskarżeń pod adresem emerytowanego papieża Benedykta XVI. W Niemczech opublikowano raport na temat nadużyć seksualnych w archidiecezji monachijskiej, do których miało dochodzić od 1945 roku. Przez kilka lat na czele archidiecezji stał Józef Ratzinger, późniejszy Ojciec Święty. Co się znajduje w tym raporcie? No ja jeszcze nie przestudiowałem tego raportu, nie było na to czasu, to jest prawie 1900 stron. Dość pobieżnie przejrzałem ten raport, ale pojawiły się liczne komentarze i relacje osób, które czytały ten raport. Mówię to o historykach niemieckich, którzy czytali ten raport, więc odwołam się do nich. Analizy i do ich uwag odnośnie tego raportu. Otóż ten raport ma opisywać przypadki nadużyć duchowieństwa archidiecezji Monachium Fryzyngii w latach 1945-2019. Mówię ma opisywać, ponieważ no tak jak twierdzą ci historycy, on no nie sposób zweryfikować te fakty, więc to są domniemania, zarzuty. I to, co podkreślają, nie opiera się ten raport na jakichś badaniach czy kwestiach sądowych, na aktach sądowych, a jedynie na notatkach, aktach, dokumentacji diecezji Monachium Fryzynga. To jest z tego, co wiem, to jest ponad 13 tysięcy akt wykorzystano do sporządzenia tego dokumentu. Mówię wykorzystano, bo no tak jak to zwykle bywa, już wielokrotnie o tym mówiłem przy tego rodzaju raportach, każda notatka może być interpretowana w takim raporcie w dowolny sposób i tak też się stało z tym raportem niemieckim. Dlatego też te głosy krytyczne zarówno dziennikarzy historyków niemieckich, jak i historyków, dziennikarzy, publicystów i tych, którzy orientują się troszeczkę w sytuacji komentatorów watykańskich. Oczywiście to jest niewielki głos w stosunku do mediów, które no, dzień po opublikowaniu raportu, czy nawet tego samego dnia prześcigały się, można powiedzieć, w formułowaniu zarzutów. Chociaż nikt tego raportu, żaden z tych dziennikarzy na pewno nie analizował, bo nie sposób w ciągu jednego dnia przeanalizować 2000 stron i przygotować z tego rzetelną relację. Ten raport, czy właściwie taki raport, powstał już 12 lat temu. Teraz mamy pewną aktualizację. Czym się różni ten obecny raport od tego pierwotnego? To znaczy, on niczym się w zasadzie nie różni, bo to nawet na konferencji przedstawiciel kancelarii adwokackiej, która przygotowywała ten raport, to jest ta sama kancelaria, która przygotowała raport w 2010 roku, oni stwierdzili, że w zasadzie niczego nie zmieniano, poza dodaniem tych, no rozszerzeniem od 10 następnych lat, bo to jest raport sięgający do 2019 roku, a więc o 10 lat niby dodano tam te nowe zgłoszenia, opisano nowe zgłoszenia, które były, nie były, tego nie wiemy, bo ja mam zawsze wątpliwości co do raportów pisanych na podstawie akt wewnętrznych. I to, co najważniejsze, to na czym się skupiono, no dopisano Benedyktowi XVI, kardynałowi Ratzingerowi trzy przypadki, bo w tym pierwszym raporcie był rzekomy jeden domniemany przypadek, natomiast teraz dopisano Benedyktowi
4 inne przypadki. Mówię dopisano, bo no to historycy niemieccy już zwrócili na to uwagę w tych relacjach, które otrzymałem, które są dla mnie dostępne, że po prostu to jest te przypadki opisywane, jeżeli chodzi o kardynała Ratzingera, wówczas arcybiskupa Monachium, są to przypadki, które nie dotyczą w ogóle pedofilii. W trzech przypadkach, a w jednym przypadku dotyczy to księdza, który w ogóle nie jest z diecezji monachijskiej, a z diecezji Essen. Więc no wiadomo, jeżeli chce się zrobić, jeżeli ma się człowieka i chce się zrobić, skompromitować go, to zazwyczaj się używa właśnie takich nadużyć, czyli interpretowania na swój sposób, bo przecież jeżeli puszcza się taką informację w obieg, puszcza się w opinii publicznej, no to żaden przeciętny człowiek nie będzie tego weryfikował. Jest informacja, media podają i wierzymy. Natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna. Ja tu odwołuję się do profesora Michaela Hessemana, który przeczytał ten raport. Jest to znany historyk niemiecki, historyk kościoła niemieckiego i w wywiadzie na jednym z portali internetowych dokładnie opisuje treść, omawia treść tego raportu i te przypadki, które przypisano Ojcu Świętemu. Jeżeli nie ma niezbitych dowodów na to, że papież senior Benedykt XVI jako arcybiskup Monachium miałby tuszować jakieś takie afery pedofilskie w kościele, no to dlaczego niektórzy wydali już wyrok na papieża seniora, także zrobili to niektórzy niemieccy duchowni? Ktoś słusznie zauważył, zresztą profesor Hessemann też to zauważa, że Benedykt XVI nie pasuje do kościoła niemieckiego. Kościół niemiecki obecny to jest kościół, który chciałby być bardziej kościołem protestanckim. Te nurty protestanckie się odzywają, te nurty sprzeczne z nauczaniem kościoła katolickiego, czy te nurty reformatorskie, tak bym to nazwał. Natomiast papież Benedykt XVI on jest kojarzony z tym nurtem tradycyjnym, tego strażnika wiary i znaku sprzeciwu. I to, że tak powiem, tego nie mogą znieść ci hierarchowie i katolicy niemieccy, którzy chcą reformować Kościół na własny obraz i podobieństwo. Więc to jest taki, ten znak sprzeciwu wciąż przeszkadza, chociaż papież jest na emeryturze, ale w odpowiednich momentach zabiera głos. No i nieprzypadkowo ten raport ukazuje się kilka miesięcy po tym, jak Ojciec Święty Benedykt XVI skrytykował Kościół niemiecki za te ruchy, za tą drogę synodalną i te ruchy, które z drogą synodalną są związane. Więc nic tu chyba nie jest dziełem przypadku. Biorąc pod uwagę, że ten raport powstał już 12 lat temu, a opublikowany został dopiero teraz, kiedy Ojciec Święty jest już na emeryturze, ma już, no jest sędziwego wieku, nie ma już być może tylu sił i takich możliwości, by się odnieść do tych stawianych zarzutów, no to myśli pan, że no biorąc to pod uwagę, wybrano właśnie taki moment publikacji tego raportu? Ale to też nie jest dziełem przypadku. To tak się odbywa. Ci, którzy walczą z biskupami, z kardynałami, tego rodzaju oskarżeniami, w ten sposób załatwiają sprawy, proszę. Nawet nie trzeba szukać Niemiec. Polskie podwórko, sprawa kardynała Gulbinowicza, no kiedy rzucono oskarżenia? Wtedy, kiedy wiadomo było, że kardynał Gulbinowicz nie będzie mógł się bronić. Ale podobna sytuacja była w sprawie kardynała O'Briana, przypomnę, szkockiego kardynała, więc też w momencie, kiedy okazało się, że ma problemy zdrowotne, no wtedy przypuszcza się ten atak. Teraz w przypadku papieża Benedykta, no wszyscy są pewni, że nie wyjdzie na ambonę, nie wyjdzie przed lud, żeby ogłosić swoje racje, więc nie ma takiej możliwości, więc no można pisać wszystko i przypisywać mu wszystko i tak też się robi. Ale to jest wina całego tego systemu. Ja wielokrotnie to powtarzałem. No jest to, stworzono system, stworzono wytyczne walki z pedofilią, hasło zero tolerancji. Idea poniekąd słuszna, no bo trzeba potępiać i walczyć z tego rodzaju nadużyciami,
ale trzeba to robić roztropnie. W przypadku biskupów poszczególnych episkopatów jest to robione całkowicie nieroztropnie i skutki są takie, jakie są, że uderzamy w biskupów, uderza się w kardynałów tego rodzaju oskarżenia, aż wreszcie doszło do tego, że uderzono w Benedykta XVI, bo to hasło zero tolerancji, czy jakiegoś tuszowania, czy nawet złego działania, bo tu jest zarzut. Ten zarzut, który w przypadku Benedykta XVI się pojawia, że złej reakcji, że złego słowa, złego podejścia, no to są abstrakcyjne tezy i tak naprawdę za tym hasłem zero tolerancji można dzisiaj każdego biskupa, każdego kardynała ukrzyżować, znajdując w aktach jakiekolwiek nazwisko księdza, co do którego było wątpliwości. Przykład z tego raportu niemieckiego. No, tak jak profesor Hesemann pisze, mówi, nie ma tam ani jednego przypadku, te odnoszące się do kardynała Ratzingera przypadki, nie ma tam ani jednego przypadku dotyczącego pedofilii, więc to jest zupełnie abstrakcyjne to, co się dzieje, te oskarżenia. Jeden przypadek tego księdza, tego kapłana, którego się wymienia, ale to jest ksiądz z diecezji Essen, nie z diecezji monachijskiej. On leczył się jedynie w diecezji monachijskiej, a więc to jest nie podlegał, można powiedzieć, jurysdykcji Benedykta XVI i papież wyjaśnił w tym swoim piśmie do adwokatów 82-stronnicowym, że nawet nie kojarzy takiego przypadku, bo to nie był ksiądz jego diecezji. Więc to są tezy abstrakcyjne, ale wszystko można pod to podpisać. No jeżeli mamy człowieka, możemy go oskarżyć, bo jest w aktach, pojawia się jakiś ksiądz. Był alkoholikiem, więc jeżeli był alkoholikiem, to znaczy, że pewnie był pedofilem. No i rozkręcamy tą całą kampanię. I tak to wygląda w tych raportach. No. Mieliśmy do czynienia z raportami ze Stanów Zjednoczonych, z Irlandii, z Francji teraz w ostatnim czasie, no, gdzie zupełnie abstrakcyjne liczby podawano. Ja czekam tylko na taki raport, w którym okaże się, ale myślę, że niedługo się doczekam, kiedy przypadków pedofilii, sprawców pedofilii będzie więcej niż księży w diecezji. No, to ku temu zmierzamy w końcu. Jaki będzie oddźwięk tej sprawy w Kościele, wśród wiernych? Jak pan myśli? Mówimy o tym raporcie, tak? Tak, tak. Znaczy, opinia publiczna staje się coraz mniej krytyczna w stosunku do tego, co podają media. Widzimy to nie tylko w sprawach tego rodzaju oskarżeń, ale również w sprawach tak zwanej pandemii, tego, czy mamy obecnie do czynienia. Ludzie przestali być krytyczni i to, co napiszą media, to jest prawda, a to, czego w mediach nie ma, to nie istnieje. Więc tak, z taką siłą, jak media będą zarzucać opinię publiczną tego rodzaju abstrakcyjnymi tezami i fałszywymi oskarżeniami, tak, no, jeżeli ludzie nie będą analizować, nie będą się przyglądać, nie będą wyciągać wniosków, to myślę, że efekt będzie no, niezbyt pozytywny, no, bo jeżeli my nie analizujemy, nie przyglądamy się, nie zadajemy pytań, tylko no, mamy tą propagandę, której zaporę trudno jest postawić, no, ale ja tak z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli zabiera się głos w tej sprawie, jeżeli zadaje się pytanie, jeżeli się demaskuje pewne fałszerstwa, kłamstwa, można w jakiś sposób tą machinę powstrzymać. No, ogromnym kłopotem w tym są niestety działania samych biskupów. No, stworzony system walki z pedofilią w Kościele i to, co się wokół tego dzieje, no to jest rzecz jakaś abstrakcyjna. To jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Proszę zobaczyć Polskę. No, od 7 lat każda konferencja Episkopatu Polski, na każdej konferencji podejmowany jest temat pedofilii. No to o czym będą mówić wierni? O czym będzie mówić opinia publiczna? Że to jest najważniejszy dla Episkopatu temat, skoro przez 7 lat drąży się jeden i ten sam temat na każdym, podkreślam, na każdej konferencji Episkopatu. No coś tu jest nie tak.
Aczkolwiek, panie redaktorze, trzeba przyznać, że jeżeli episkopat stara się rozwiązać wszelkie niejasności i też być może i zadośćuczynić jakieś ewentualne szkody, no to chwała Bogu. Ale chciałbym zapytać też o to, czy trzeba dzisiaj zburzyć jakiś autorytet, by na jego gruzach zbudować coś nowego, coś, co będzie zaprzeczeniem dotychczasowego porządku. Pytam o to w kontekście zarówno tych ataków na Ojca Świętego Seniora Benedykta XVI, ale także tych ataków i różnych pomówień, które pojawiają się od jakiegoś czasu wobec Jana Pawła II. No to jest droga. Myślę, że tutaj... O to idzie bój. Proszę zobaczyć, że my jako katolicy obecnego czasu mieliśmy ogromne szczęście. Mieliśmy dwa wyjątkowe pontyfikaty. Pontyfikat papieża z Polski. Historia, jak mówił Frossard, która nie zdarzy się żadnemu pokoleniu. To jest gigant intelektualny, wybitny teolog, który, jak to wiele osób powtarza, ustawił Kościół katolicki na dobrym kursie. Mamy dalej Benedykta XVI, który, zresztą jak się słuchało kazań, homilii, przemówień, dokumentów Benedykta XVI, to było coś, co podnosiło na duchu. To było coś, co wskazywało jasno kierunek. I teraz, jeżeli my to dziedzictwo tych papieży zniszczymy, to nie zostanie nic. Ale myślę, że o to chodzi. Papież Benedykt XVI, on w cieniu Watykanu, ale wciąż jest, można powiedzieć, na straży. Ale Jana Pawła II coraz trudniej bronić, również na naszym podwórku. I myślę, że to uderzenie to jest tak, proszę zobaczyć, że oskarżenia najpierw sięgają najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Teraz sięgamy do Benedykta XVI papieża, ale też człowieka, który przez ponad 20 lat był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II. Jeżeli to zniszczymy, zostanie tylko jedna forteca, czyli Jan Paweł II, nauczanie, dziedzictwo Jana Pawła II. Jeżeli to się podważy, no to wtedy można wszystko. Panie redaktorze, pytałem o to w kontekście akcji Out in Church, akcji zorganizowanej w niemieckim kościele, w ramach której 125 pracowników tamtejszych parafii diecezji przyznało się do homoseksualizmu. Wśród tych osób znaleźli się księża, diakoni, katecheci, także pracownicy administracji kościelnej i w manifestie sprzeciwiają się obowiązującej doktrynie Kościoła katolickiego, według której związki osób tej samej płci nie mogą zgodnie z objawionymi planami Boga zostać uznane. Dokąd zmierza niemiecki Kościół? To jest droga donikąd. Ja zresztą pisałem o tym szeroko w pierwszym numerze miesięcznika Non Possumus, kiedy opisywałem tą rewolucję, marksistowską rewolucję w kościele niemieckim. I to jest droga donikąd. Zresztą sam Benedykt XVI zwracał na to uwagę. Wiele osób, kardynałowie, nawet kardynałowie kościoła niemieckiego, którzy znani byli z takiego, że tak powiem, luźniejszego podejścia do spraw doktryny wiary, no też są przerażeni tym, że coś, co się dzieje w kościele niemieckim. I na tej drodze synodalnej. Natomiast ja myślę, że ta droga synodalna to główne założenie drogi synodalnej to jest zmiana nauczania na temat rodziny i małżeństwa, czyli promocja ideologii LGBT i związków homoseksualnych. Przyglądając się temu, co dzieje się na tej drodze synodalnej, to jedyny cel, najważniejszy cel tej drogi synodalnej uważam, że to jest właśnie to. Nie, nic więcej. Jeżeli podważymy istotę rodziny, jeżeli podważymy istotę stworzenia kobiety i mężczyzny, no to dalej już nie ma przyszłości. To jest koniec i to jest koniec kościoła niemieckiego. Przepraszam, że tak mówię wprost, ale tak mi się wydaje. I teraz jesteśmy już, kościół niemiecki jako taki jest nad przepaścią. Nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast to, że następuje to właśnie teraz, ja zawsze patrzę na sekwencję zdarzeń i zadam pytanie, czy to jest przypadek, że ten raport kierowany Benedykta XVI
opublikowany po to, by uderzyć Benedykta XVI? Czy to jest przypadek, że zbiega się właśnie z tym, o czym mówimy, z tym odkryciem się tych środowisk homoseksualnych w kościele, w instytucjach kościelnych niemieckich? To mnie nie dziwi, natomiast to ta zbieżność i ta sekwencja zdarzeń, myślę, że nie jest przypadkiem. I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był publicysta naszego dziennika Sebastian Karczewski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.